dzisiaj program Warszawa w obiektywie towarzyszyć będzie fenomenalnej osobie, jaką jest Kasia Nowa w jej wiosenno-letnich metamorfozach. Jeżeli jesteście ciekawi, co w sobie zmieni i jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda jej życie, to koniecznie zostańcie z nami. A my znajdujemy się w fantastycznym miejscu, znajdujemy się w klinice Estetika, a ze mną jest właścicielka tego urokliwego miejsca, pani doktor Anna Kaliszewska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Pani Anno, chciałam zapytać, jak to się wszystko zaczęło? Jest pani właścicielką kliniki Estetika. Ile lat już ma pani klinika? Klinika w tym miejscu ma rok. Wcześniej prowadziłam gabinet na warszawskiej Białołęce od 8 lat. I pamięta pani, kiedy postanowiła założyć klinikę? Tak, myślałam o tym, żeby rozwijać nie tylko medycynę estetyczną, ale również kosmetologię, stworzyć takie miejsce, w którym każdy mógłby się fajnie czuć. Także od relaksu po coś dla siebie takiego bardziej pikantnego. Czym różni się medycyna estetyczna od kosmetologii? Bo ja na przykład myślę, że wiem, ale być może nasi telewidzowie nie do końca interesują się tak bardzo tym tematem i chcieliby poznać różnicę. Medycyna estetyczna kojarzy nam się zawsze i tak jest naprawdę, że są to zabiegi, w których no, używamy bardziej takich rzeczy no, inwazyjnych. Tak? Używamy igły, używamy silniejszej aparatury, używamy dużych urządzeń, na przykład jak do liposukcji. Także tym różni się. A kosmetyka, no wiadomo, to jest relaks, poprawa jakości skóry, ale niedługo trwała. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie poprawić naszą jakość skóry, żebyśmy fajniej wyglądały, no to musi to już tutaj być ingerencja lekarza i wtedy posuwamy się do zabiegów medycyny estetycznej. Dzisiaj pani gabinet zamienił się także w studio wizażu i w studio fotograficzne, bo gościmy tutaj fenomenalną Kasię Nową. Chciałam zapytać, jak zaczęła się pani współpraca z tą osobą? Poznałyśmy się kilka miesięcy temu i pani Kasia zapytała, czy mogłaby być gościem naszego salonu. No i przyszła do nas raz i drugi, no i bardzo jej się spodobało. A z nami jest fenomenalna, przepiękna Kasia Nowa. Witam cię bardzo serdecznie, Kasiu. Cześć, kochana. Kasiu, wyglądasz dzisiaj zjawiskowo. My znajdujemy się w salonie Estetika i chciałam zapytać, skąd w ogóle pomysł, aby poddać się letnim metamorfozom? Wiesz co, ja na co dzień generalnie bardzo dużo pracuję. Mój tryb życia generalnie jest bardzo wymagający. Dużo się przemieszczam, zmieniam strefy czasowe, nie dosypiam i stąd właśnie pomysł, żeby zrobić coś dla siebie, tak? I uważam, że każda kobieta, która, no że tak powiem, wiesz, właśnie to dzisiaj każda kobieta jest, że tak powiem, w pewnym sensie przemęczona. Więc pomysł zawitania do takiej kliniki i poddania się masażowi na przykład, tak, lub jakiemuś zabiegowi, który pomoże mojej skórze, jest idealnym pomysłem. Jak trafiłaś do kliniki Estetika? Anię, doktor Anię Kaliszewską znam już jakiś czas. Wiesz co, dla mnie podstawą jest to, żeby ufać osobie, tak, która wykonuje zabiegi, a dla mnie to jest właśnie taka osoba i dlatego właśnie tu jestem. Czy wiesz, jakim zabiegom dzisiaj zostaniesz poddana? A na razie nie zdradzę, ale generalnie będzie bardzo, bardzo ciekawie. Wspominałaś także o zmianie stref czasowych. No właśnie, bo jakiś czas temu kręciłaś swój teledysk i był on kręcony w Nowym Jorku. Dlaczego akurat tam? To znaczy nie jakiś czas temu, tylko dosłownie właściwie przed chwilą. Dlaczego tam? Ponieważ ja nagrywam płytę w Stanach Zjednoczonych. Generalnie do Stanów podróżuję już od jakiegoś dłuższego czasu. Pewnie moi fani wiedzą, że w ogóle moja praca często opiera się o współpracę międzynarodową. Nagrałam na przykład duet z Thomasem Andersem z Modern Talking, również wcześniej nagrałam duet z No Mercy, a teraz, tak jak mówiłam, nagrywam płytę w Los Angeles. No i tak padło, że rzeczywiście, że udało nam się nakręcić klip w Nowym Jorku, którego premiera za chwilkę będzie. Czy możesz nam zdradzić, co lub kto pojawi się w klipie? Przede wszystkim ja się pojawię, oczywiście. Oprócz ciebie. Wiesz co, może tak, piosenka ma tytuł Love is Music. Jest to, uważam, tak naprawdę bardzo
Mogę powiedzieć, że wakacyjny kawałek, chociaż mam nadzieję, że będzie się na tyle podobał, że pora roku jakby nie będzie ograniczać słuchania tego kawałka. Jest bardzo optymistycznym, wesołym kawałkiem, jak sam tytuł mówi, miłość jest muzyką. Jest po prostu fajnym kawałkiem, który mam nadzieję, że wszyscy posłuchają. A kto się pojawi? Wiesz co, nie za dużo bym chciała zdradzać na razie, natomiast chciałam pokazać miłość w szerokim tego słowa pojęciu, jak i piękny Nowy Jork. Na pewno będziemy ten teledysk dosyć mocno promować, bo brzmi tytuł fantastycznie. No i sama sceneria również jest zachęcająca. Kasiu, a kto dzisiaj zadbał o twój look? To znaczy tak, ja dzisiaj mam sukienkę firmy Pinups. To jest projektantka mody ze Szczecina. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. A później będę miała jeszcze parę innych propozycji, to pewnie się jeszcze pochwalę. Jak nosisz się na co dzień? Jaki jest twój styl? A to zależy od sytuacji, ale tak naprawdę, wiesz co, oczywiście jak wychodzę na wszelkiego rodzaju jakieś eventy, czyli wiesz, no nie jestem w domowych pieleszach, że tak powiem, to oczywiście jestem elegancka i wtedy no, ten look jest zupełnie inny. Zresztą ja bardzo lubię elegancję, ale też nie taką przesadzoną, tak? Taką, wiesz, no nie lubię wyglądać, że tak powiem, zbyt poważnie, tak? Wydaje mi się, że jeszcze na to mam czas. Jestem młoda, więc oczywiście tą młodość musi być widać też w ubiorze. Kasiu, wspominałaś także, że masz bardzo przyjemny i fajny sposób dbania o urodę i zdrowie. Możesz nam go zdradzić? Och, ty to jesteś, wiesz co? Tak, ostatnio miałam taki wywiad i zapytano mnie, co powinnam polecić każdej kobiecie, żeby dobrze wyglądała, tak, jak powinna dbać o urodę. Ja powiedziałam, że no, polecam dużo seksu. Kochań! I bycie zakochaną, wiecznie zakochaną po prostu, tak? To zdecydowanie chyba jest najlepsza metoda, żeby dobrze wyglądać. Moi drodzy, a ze mną Iwona Kaliszewska i to nie jest przypadek, że obie panie mają tak samo na nazwisko, bo można powiedzieć, że ten gabinet i ta klinika to taki trochę biznes rodzinny, zgadza się? Zgadza się. Mama utworzyła klinikę, ja tutaj jej pomagam, pracuję, kończę właśnie fizjoterapię, także robię tutaj masaże i różne inne zabiegi na ciało. Czyli można powiedzieć, że jako mała dziewczynka podpatrywała pani mamę i mama zaraziła panią pasją do zawodu. Coś w tym rodzaju. Wstępnie chciałam być lekarzem, przy czym jak poszłam na fizjoterapię, to już się zakochałam w tym i tak pozostało. Jakie zabiegi tutaj wykonujecie? W tym gabinecie konkretnym zabiegi na ciało, różne antycelulitowe, jakieś odchudzające, relaksacyjne, masaż kamieniami, masaże całego ciała, masaż stemplami, także jest tego mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie. A jakie zabiegi cieszą się największym powodzeniem w sezonie wiosna-lato? Myślę, że endermologia, czyli taki maszynowy zabieg wyszczuplający i antycelulitowy, to jest najczęściej wykonywany zabieg. Moi kochani, no brzmi to wszystko fantastycznie, można się zrelaksować, można odpocząć po ciężkim tygodniu, ciężkim dniu pracy. Tak więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do kliniki Estetika na wspaniałe zabiegi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Witam Cię, Justyno, bardzo serdecznie. Cześć, witam. Justyna, masz dzisiaj bardzo wiosenny, letni look, a dzisiaj malowałaś Kasię Nową właśnie do jej letnich metamorfoz. Na jaki look w jej przypadku postawiłaś? Tutaj postawiłam na taki look, w którym Kasia będzie się dobrze czuła. Zasugerowałam się też trendami, jakie panują i podkreślałam jej typ urody. Jaki typ urody ma Kasia? Kasia, musiałabym tak naprawdę przeprowadzić dłuższy wywiad, żeby określić ten typ urody, natomiast ja mam tak w sobie, ten typ tak już ma, że po prostu widzę kogoś i potrafię dopasować te kolory, wszystko dokładnie. Teoretycznie wiem, jaki ma typ urody, ale tak jak mówię, tutaj musiałabym przeprowadzić dokładniejszy wywiad, bo to nie jest takie hop, siup i już. Ile czasu zajmuje Ci wykonanie takiego profesjonalnego makijażu? Tutaj w zależności od tego, jaki mamy ten makijaż, ale tak około godziny. Okej, okay, godzina to tak w sam raz. Czy Kasia jest wymagającą klientką, czy raczej podobała jej się Twoja wizja? Myślę, że jej się podobała moja wizja. Kasia doskonale wie, czego chce, więc tutaj cały czas uzgadniałyśmy wszystko tak, aby dobrze się czuła i żeby ten makijaż jak najlepiej się na niej prezentował. Justyna, jakie są teraz trendy w makijażu? Oj, trendy są rozmaite. I rozświetlony makijaż, i czerwone, i ciemne usta, i oczywiście mocno wytuszowane rzęsy, delikatny róż na policzkach, mocniejsze brwi. Tutaj jest naprawdę cała gama, tak samo jak niebieskie kolory na oczach. Naprawdę jest rozmaita jakby ilość tych trendów. Takie główne. Czyli kochani, możemy sobie poszaleć, jeżeli macie ochotę na niebieskie oko, to jak najbardziej, jeżeli macie ochotę na czerwone usta, to także jest lato, można pozwolić sobie na kolory. Jeżeli mówi to jeszcze specjalistka Justyna Gumińska, to możecie być pewni w 100%, że nie popełnicie żadnego modowego faux pas. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas razem z Kasią Nową i jej metamorfozami. Dzisiaj byliśmy w klinice Estetika, więc jeżeli macie ochotę zrelaksować się po ciężkim dniu pracy, to musicie koniecznie odwiedzić to miejsce. A jeżeli chcecie zachować młodość i urodę, to wiecie co robić, bo powiedziała Wam o tym Kasia Nowa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Warszawa w obiektywie. Take with you.